Witam serdecznie, siema. I ten, no, mamy godzinę 7:30. Trochę muł, bo wstałem dopiero. I w dzisiejszym dniu gruba tyrka, żeby doprowadzić busa do czegoś takiego, żeby mógł wyjechać, żeby się ten nie zepsuł. I żeby prąd był, i w ogóle, żeby pokój na świecie był. Szarowa polska, dziad, pif, paf. O, jak pięknie. No i jedziemy. Okej, podjeżdżam pod halę kapitana. Jak będę coś wiedział więcej, to się włączę i wam oznajmię. O, tak to zrobimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Już się tutaj trochę zadziało. Pierwsza sprawa, ten akumulator, ile? Bo 60%, tak? No jest spoko, nie jest, jest źle. Spoko, nie jest źle. Marka niszowa. No, jak ale się nazywa? Tola? Tola? Topla. Topla. To chyba twoi widzowie mogą potwierdzić, bo nie wiem, no to chyba jest z Julii. Się kupuje w Julii. Ale ja chyba nawet pamiętam, że ja to kupowałem w Julii, tak? No. Bo to było kupowane w Półtusku. W Półtusku się okazało, że mam spalony akumulator i chyba... Pozdrawiam Belzedupie, bo to Belzedup z Półtuska, to pamiętam, jak żeśmy jeszcze robili przy tym aucie. No. Te akumulatory, ten jest w 4% naładowany. Znaczy, nie nazwijmy to w 4% sprawny. Sprawny na razie. A ten był około 60, przy czym one są rozładowane, więc jak je doładujemy, to ja przeprowadzę jeszcze raz test i dowiemy się, bo może, bo nie zawsze test jest miarodajny w przypadku, gdy akumulator jest rozładowany. Tak. I teraz jest takie coś robione, że finalnie po tych kablach z alternatora, który się okazał, że jest bardzo zdrowy, tak? 14,5 generował. Znaczy tak, ma zdrowe napięcie. Ma zdrowe napięcie. A czy ma zdrowe natężenie, to się dowiemy. I tak, bardzo dużo traciłem. Ten akumulator z tamtym, on jest bez żadnego tam separatora. Na stałe są. Jest bardzo cieniutkim przewodem. Więc on bardzo ma dużą różnicę napięcia między przodem a tyłem podczas ładowania i tam mi wyszło, że około 2 amperów jest ładowanie. 2 amperów, no to ja się potem nie dziwię, że ja cały dzień jadę i mam na jeden dzień naładowane na Webasto czy coś takiego, nie? Tak. Dobra, jak się coś więcej zadzieje, najistotniejsze jest to, żeby zobaczyć, ile teraz alternator amperów tutaj będzie wkładał. Tak, bo jak będzie dużo wkładał, to nic nie trzeba więcej jesteśmy w zasadzie. W domu, to jesteśmy w domu, no. Ewentualnie się dołoży jeden akumulator albo zamieni jakiś. Zobaczymy. Były tu przed chwilą jakieś kombinacje w ogóle alpejskie. Teraz rozładowujemy te akumulatory. Słyszymy podłogę, ale co tu się stało? Zasymulowaliśmy obciążenie i alternator wygenerował taki prąd, że tutaj 80-amperowy bezpiecznik czasnął. Więc alternator jest bardzo zdrowy. Kupiłem taki regulator napięcia Victrona z myślą o nowym busie. Na razie to montuję do tego, żeby coś ten solar więcej tam dawał. Ale on już jest z myślą o nowym busie, gdzie będzie układ tam 700 W, powiedzmy coś koło tego. Teraz trochę przeparkowywujemy, bo musimy się tu zmieścić, żeby kabel tutaj zamontować. Jestem w L3 i H3. Czyli 2,60 czy 2,80 nawet wysokości, tu można skakać. Dopiero jest budowany. Kable poprowadzone. Mój będzie trochę niższy i ja już wiem, że będę mógł łazić w tym moim. Zaraz wam pokażę taki niższy, w którym ja będę. Którego ja szukam. I ten jest dłuższy o 60 cm, czyli mniej więcej o... No gdzieś tak z tyle. Tu się będzie zaczynało moje auto. No i nie będzie można tej grodzice urwać. To jest chamskie. Tu jest chyba jakiś taki kaban, taki długi jak Karol ma, te 7 metrów. A tu jest jeden, to jest Peugeot i on ma 6 metrów, ale ma te... O! Tu dobrze będzie widać. Będzie takie wysokie to auto moje. Właśnie takie jak to L, nie, to nie jest L, tylko H2. I jak będzie zabudowany, no to ja będę miał jeszcze te z 5 cm, żeby się mógł przemieszczać. No, ale tu drewnem pachnie.
I taki długi będzie. Troszeczkę krótszy jak ten. To będzie, o kurde, panie. Łóżko wzdłuż. Znaczy nie wzdłuż, tylko wszerz. Prysznic jakiś będzie. Biurko. Tu może jeszcze coś po tej stronie. I można żyć. Aha, prysznic i w prysznicu kibelek. No, no i niestety ta ściana będzie musiała tutaj być. Bo inaczej 30% drożej. To co, ciągniemy? Weź zabezpiecz, proszę cię. Weź zabezpiecz. Ty to mówisz? Trzy akumulatory na miejscu, plus ten cały osprzęt z... Pierwszy raz w moim aucie jest coś takiego jak bezpiecznik. Ej, przepraszam, tablica bezpieczników. Tablica bezpieczników, no. Rząd bezpieczników. Rząd, kurde. Wcześniej było wszystko podłączone bezpośrednio. Ale to wcześniej był zamysł inny. Teraz jest... Bo często jest tak, że jak masz jeden, a potem a, dołożę drugi, a trzeci, a po co robić bezpieczniki, bo jest tylko dwa, a potem pięć, sześć i rośnie cała ta piramida. Dobra. No także i one są już rozładowane w takim tym, żeby zobaczymy, ile amperów będą. Tak, dawać. Ale nie są tak do maksa rozładowane, więc to nie będzie maksymalny pocisk, no. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nigdy w życiu ich tak nie rozładuję, jak są teraz rozładowane, że zawsze będą mi dawały ten prąd. Teraz przed chwilą tutaj szlifierkę podłączałem pod to i to działało, nie? Ale wcześniej przez półtorej godziny działała na tym opalarka. Opalarka, no. I... 1700 W. Ale te dwa moje były mocno rozładowane, a ten trzeci, co podłączyliśmy, nie był. Tak, no tak. I zaraz zobaczymy, ile teraz będą, tak. Ile będą teraz chciały tych amperów te akumulatory. Bezpośrednio z alternatora będą te kable, one idą tam, łączą się z tymi trzema akumulatorami. Tu mam akumulator, który będzie miał separator, czyli z niego nie będzie nic ciągło, tylko on będzie do rozruchu i tak samo do rozruchu będzie tylko i wyłącznie ten, czyli te dwa będą do rozruchu plus do gniazdek jakiś tam, a tamte będą na webasta i na wszystko inne i one będą ładowane i z solara, właśnie z tego dużego i no i z alternatora, nie? I zaraz zobaczymy, jaki prąd się uda uzyskać. Słuchajcie, wszystko podpięte, jestem połączony z tymże dziwnym urządzeniem tam, takim niebieskim i rozładowane na maksa, a czyli na maksa nie są, no rozładowane. Ja nagrywam ciebie, jak ty nagrywasz. Tak, a i ja też ciebie, jak tak. Ty nagrywasz. Bo sobie wybrałeś Victrona i teraz możesz sobie podglądać. Ja na razie mam, to weź tam zaświeć trochę, tak poświeć no. Trochę, słońca trochę amperów daj. No, zaraz będziemy włączać, to tutaj też się to zmieni, nie? Tak, tu powinno napięcie się zmienić. Teraz już są trzy akumulatory. A patrz, a tu będę miał na przykład napisane, kurent ile... Natężenie, tak. Ale to z solara, nie z tego. Nie, znaczy będzie tak, natężenie, które idzie z solara do na dół, na przykład 10 amperów, a tu będzie, że na przykład będzie tak, 40 V, ale 10 amperów, to tu będzie na przykład 12 V, ale 25 amperów, bo on dobra. Będzie zamieniał ampery na wolty, znaczy wolty okay. Na ampery, napięcie na natężenie. O, tak. Historia i trendy. Trendy mogą być tylko rosnące. I też warto, jak się robi instalacje, później jak są te urządzenia włączone, też sprawdzić kamerą termowizyjną, bo można wykryć w łatwy sposób, gdzie jest jakieś za słabe połączenie, za mały przekrój kabla i widać, gdzie się jakby grzeje, więc warto to sprawdzać. Znaczy, jakby wtedy widać wszystko dokładnie jakby na jednym obrazku, nie trzeba się... A to podczas ładowania, ja? To czy też. Najpierw chcę zobaczyć wszystkie inne. To sprawdzaj, panie. Bo ja tam wtedy sprawdzam i naciskam sobie przycisk i robię zdjęcie. Adam, pal! Pale, czekaj, tylko włączę to jeszcze, bo tu się też to wszystko będzie pozmieniało. Tylko napięcie. Tylko napięcie, ale to tak przy okazji, bo teraz jest 11,7 przy tym ruszającym webasto. Dobra, no to co, kopcimy. Dawaj, kopcimy. Wy tu nie dawaliście, jest luz. Jest luz. Webasto kopci. Spokojnie, on tak ma. No dziadek, nie rób wstydu. Ile ma tych amperów? Panie, jest idealnie. Ile jest? Z 50 jesteś zadowolony? Do 50 to przez 2 godziny się 100 naładuje. Tak. Tylko, że to będzie spadało, to więc pewnie finalnie, nawet jak w 2 godziny będzie 60, nie? Tak. To już jest prąd na 6 godzin. Tak. No i zarąbiście, o to chodziło. Sprawne. O, wybasto wieje. I 90 amperów było przy gazowaniu. Elegancko, panie. Nigdy ci prądu nie zabraknie, po prostu never. Nie wiem, czemu ludzie tu jest tak zielono, nie jesteśmy w Matrixie. Booster jest zielony, natomiast informacja dobra jest taka, że uszczelka podgłowicowa to na pewno nie jest.
Mam obserwować, czy coś cieknie, natomiast na razie nic nie wyciekło. Czyli, że na razie jest dobrze. No, jeszcze posprawdza Magik Łukasz i może coś znajdzie, no. Ale tak na szybko to się nic nie da. Dobra, zrobiła się późna godzina, 21:20 i trochę tam informacji doszło, bo prawdopodobnie to jednak będzie ta uszczelka pod głowicą. Sprawdzaliśmy to jeszcze, raczej Łukasz sprawdzał to jeszcze ponownie, ale finalnie werdykt będzie po tym teście, który gdzieś tam muszę w własnym zakresie zrobić, tym takim dostępnym gdzieś tam za 40 zł, bo to auto w pewnym momencie zaczęło kopcić, a potem przestało kopcić. Potem znowu przestało kopcić, potem znowu zaczęło i tak w kółko. I nie wiadomo o co chodzi, a żadnych tam jakichś słodkich zapachów z wentylacji czy jakiegoś specyficznego zapachu z wydechu nie ma. Więc trzeba będzie to sprawdzić. Byliśmy teraz na kolacji z rodzinką kapitanów przyczepów, nie nagrywałem tam. Pogadaliśmy, no i teraz przede mną noc i dzień jutrzejszy, żeby potestować całą tą elektrykę, a potem będę musiał jechać po tym teście, jeżeli wyjdzie, że jednak to uszczelka, no to na Śląsk i szukać jakiegoś mechanika. Zatrzymałem się w jakimś miejscu zaraz przed Mierzeją Wiślaną. Zaraz zobaczymy, gdzie to dokładnie jest. Ale no, w końcu komputer, w końcu jest prąd. I wszystko ciągnie z tych akumulatorów tam. Tak jak należy. Ogarnąłem sobie już tu wszystko po tych robotach. No i ciepło, przyjemnie. Żyć, nie umierać. Jestem dokładnie za kątami rybackimi, gdzieś tutaj. To jest Mierzeja, a ja jestem gdzieś, czekajcie, gdzieś tutaj gdzieś chyba. Zaraz przed tym, no, koło kątów rybackich. Co tam się dzieje się? Co tam się dzieje się? Bomby od ruskich lecą. Czas tu spadać chyba. Heblowana podłoga, no ale... Jednak te syreny to nie było nic ważnego. Nie wygonili mnie stąd. Jest godzina 2:40. Od godziny 23:00 siedzę mniej więcej. Na tym spadło z 12:07 na 12:57. A tutaj jest 12:02 i z 12:30 spadło. Więc no... Kurde, no, świetnie. Zobaczymy, to jest ciekawe, ile jutro solar będzie orał, ile naładuje tych woltów, tego wszystkiego. No tutaj to ledwo, że spada za chwilę ten woltar. 5 akumulatorów podpiętych, niesamowite, ładowanych z alternatora, który daje im nawet 100 amperów. Super. To będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie wiem, czy tu się miało co podobać. No, montaż. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.